Nie? No. A. Jej, jak jestem taka podekscytowana. Widząc, jak się cieszy... Trójeczka, jak myślisz, to była trójeczka? No, możliwe. No. No, fajnie, że się ją usadł. Ale to już jest coś nowego, więc tego nie pomijamy. To się. Co się z nią stało? Wygląda bardziej na zdepresjonowaną niż zwykle. Ej, Hina, co się stało? Co do kurwy? Próbuję sobie przekonać się, że tylko mi się wydaje. Jak ktoś ogląda uciekające kurczaki, tylko mi się wydaje, ale mi się nie wydaje. Co ci się nie wydaje? O Boże święty. Że przytyłam! Uciekaj, Makoto, to pułapka! It's a trap! Dopiero teraz zauważyło. Jest to taka gruba. Gruba z każdego mówitego punktu. Grubego punktu. Nie no, jak już to tylko z przodu i to jest nawet fajne. A powiedz mi, czy ona nie jest za młoda, żeby mieć kryzys wieku średniego? Dziewczyny nie mają kryzysu wieku średniego. Mają menopauzę jakąś, a to jest co innego. Chyba zasada jest podobna. No, niekoniecznie, tylko inaczej to wychodzi. Dobra, nie cierpię tego, muszę chyba po prostu to zaakceptować i zaakceptować moje nowe, tłuste cielsko. Było nie skręcić się koło Hifumiego, zaraziła się od niego, czy coś. Dobra. Zaraziła się chujozą od Hifumiego. A co jeśli będę teraz grubsza i to się nigdy nie powstrzyma? I spokojnie, w Stanach nie żyjesz. Zrobiłem się tak obrzydliwie, strasznie otyła i nikt nie będzie się ze mną ożenić. Ja się zgłaszam na ochotnika. Nie, żartuję. Przez to złapię depresję i będę jeszcze grubsza. Czy potrafię znieść? Nie lubię. Nie lubię. Koleżanko, czy byłaś kiedyś w Bostonie? Tam co drugi jest gruby, nie marudź. A potem umrę, smutna, samotna, nikt nawet nie zauważy. Ale przynajmniej stracę wagę, jeśli moje ciało zacznie się rozkładać. Widzisz, myśl pozytywnie! Myślę, że powinnaś się o to chyba bardziej... Za dużo się martwić chyba o tym. Poza tym mogę ci powiedzieć, że wyglądasz dokładnie tak samo. O chuj, wkurwiliśmy ją! Nie, to tylko ty tak myślisz, jestem po prostu jednym wielkim... Jestem, kurwa, cząsteczkowym potworem, jestem... Maynardem? mam kurwa figurę zamrażarki, może coś takiego. Nie, serio, jak dla mnie to wyglądasz tak samo. To nie jest tylko pierdolenie. Mhm, niech zgadnę. Czyli wciąż jestem niezła laska? Czy ty serio musisz to sprawdzać? Nie to. Tutaj. Masz swoją odpowiedź! Laska, zajrzyj w ekranik, na pewno tam to jest. Tak! Serio? Czyli dalej... Czekaj, jak to przetłumaczyć? Dalej wywołuje bodery. No, dokładnie. Jestem, mam co do tego pewność, że ciągle wywołujesz bonery. W tym momencie. Panowie. Dzięki Bogu, naprawdę, dzięki Bogu. Okay. A ja to co? Okej, mogę się teraz wyluzować. Dobra, oficjalne ogłoszenie. W tym momencie Asahina, jest na diecie. Dieta? Nie no, koleżanko, nie musisz się posuwać do aż tak rygorystycznych środków. Kobieto, zapierdalasz 50 boisk wokół basenu. Zapierdalasz jak kubica wokół tego basenu. Usain Bolt, kurwa. Nie wiem jak to przetłumaczyć, że będzie taka chudziutka, że co? Że będzie przerażać po prostu. Że ja pierdziu.
Nie przesadzaj z tym, okej? Nie próbuj... O nie! Nie próbuj mnie powstrzymywać! Podjęłam decyzję, a moja siła woli jest twarda jak... Mój penis! Ty bajia! To tak kurwa, dobra. Wiesz co, ja nie spodziewałem się po niej, że ona aż tak się przejmuje takimi pierdołami. A co to dziwnego. No, a teraz nawet mój penis! Nie, dobra. W sensie, że jest jeszcze twardszy. Dobra, ale zanim to pójdę sobie na... pójdę się napchać pączka. No, idę na sobie dieta. Prawie po tym, jak skończyłeś rozmawiać, Kina po prostu wystrzeliła jak z... Nie! Jak z bicza, jak z Whiplasha. Nie jestem pewien, czy dieta jest naprawdę konieczna w przypadku... Nawet jeśli ma dietę, ale nawet jeśli ten, to chyba sobie... No, nie jest jakoś to jest specjalnie potrzebne, o. Zrzucił poziom maksymalnych skill pointów. To co, teraz toko? Tak. Raczej będzie teraz tutaj normalna, bo tu... No, nie mów hop. Nigdy nie wiadomo. Hop. Ale wiesz co ci powiem, drakonie? Dobra, zamknij się. Co robisz? A, czekaj. Dobra, już to przetłumacz. No i to. Dobra, czuję się nawet gorzej niż kiedy byłem rano. Moje ciało zaczyna się pogrążać i... No i zaczynam wpadać w panikę, niedobrze. Myślę, że mogę zachorować. A co jak złapałem przeziębienie? Kurwa, jedyna pozytywna rzecz, jaka wyszła z tego zamknięcia, jest taka, że są bezpieczni przed koronawirusem. A ten moment jest godny zapisania. Że są bezpieczni przed koronawirusem? No dobra, toko. Sprawdźmy, czy jest w środku. A, czyli jej nie ma tu. Okej, okay. Trzeba ją znaleźć. Okej, okay, wszystko jasne. Ona i biakuje po... Znaczy, zauważyłeś, że podczas drugiego frytime'u w dzień... Podczas pierwszego dnia frytime'u wszyscy się kręcą w nowo odkrytej części szkoły, a w drugim są wszyscy na tym w tym miejscu, praktycznie. Ty się ma coś iść do roboty. Chociaż ja bym poszedł na basen z Chiną. Dobra, Toko, tylko nie pyskuj, mamy dla ciebie purezento. Makoto, czy ty mnie prześladujesz? Co ty sobie kurwa myślisz? Co ty planujesz ze mną zrobić? No dobra, zaryzykujmy. Jestem wystarczająco zadowolona z szczęśliwa, ciesząc się swoją obecnością. No ale myślę, że jeżeli tak bardzo pożądasz mojej atencji, myślę, że coś tam mogę ci poświęcić trochę czasu, ty ludzki śmieciu. No dobra, spędziliśmy trochę czasu z panną zamrażarką. Jezu, jak się śledzy. I zwolałem Hiro. Nawet jeśli to był facet. Dobra, mam nadzieję, że zauważysz. Hiro? No. Nie, mam lepszy pomysł, to jej dajmy. Czekaj, co to w ogóle jest? A, jest unisex, więc ciekawe. Może dajmy to Hiro. Chociaż podejrzewam, że prawdopodobnie to jest ostatni frajtem, jaki mamy. Tak przynajmniej strzelam. O, może damy kryształową czaszkę biakuje ewentualnie. Czekaj, ty. O, jest. Tu. Nie wybaczę! Nigdy nie wybaczę mi tego, że jesteś taki milutki dla mnie. Okej, chyba jest zadowolona. Jak na nią, ale... Hej, chcesz ze mną porozmawiać? Ona chce ze mną porozmawiać. To jest dziwne, tylko chce z nami porozmawiać, to jest dziwne. Stary, to nie jest dziwne. Tu się trzeba bać. Myślałem, że nie cierpi mojej obecności. Słuchasz, kurwa? Sorry. No i słuchaj, obecny. Chciałem tylko coś sobie uświadomić, muszę coś sobie uświadomić. Coś ustalić. To, co powiedziałeś wcześniej... Co mówiłam wcześniej... Ogarnij zaimki, co? Potem będziesz przejebany. Nie chcę, żebyś... Co? Dobra. Nie chcę, żebyś miał... zły obraz sytuacji? No, powiedzmy. Ale co powiedziałaś? O kur... Stary! A dobra, okej. Na temat... nieposiadania miłości w prawdziwym życiu.
Nie chcę, żebyś myślał, że nie miałem takich doświadczeń, tak koniec końców. Tak w ogóle. Nawet ktoś taki jak ja miałam kiedyś randkę. No spoko. To prawda, nie kłamię. Mówię ci o tym, bo naprawdę chciałabym, żebyś to usłyszał. No powiem ci, jeśli serio chcesz to usłyszeć. Nie no, spoko, spoko. Byłam w takiej juniorskiej liceum. Tak co? Nagle jakiś gościu z innej klasy mnie po prostu wyrwał. Okej, okay, chyba jest to gdzieś słyszałem, chyba jest to słyszałem, anyway. Zapytał mnie, czy mam może ochotę na małą randę się z nim spotkać. Dobra. A, że spędziłam ostatnie 3 noce planując to. Jak do tego doszło, to była moja pierwsza randka, więc chciałam, żeby to było coś tradycyjnego. Zdecydowałem się... Coś mu pokazać. Coś... ale że co? Pokażę. Czy ty jesteś idiotą? Kiedy mówię o tradycyjnych randkach, chyba nie myślałeś o tym! O kurwa. Co wybieramy? Windows Shopping, raczej mało tradycyjny. Film? No chyba film. Tyk tyk! Czyli co, chciałeś, poszliście na ten, na film? Do kina. Do kina? Tak, całkiem nieźle, co? Poszliśmy obejrzeć to, po czym... porozmawiać o tym, jak to było pasjonujące. Innymi słowy, materiał na idealną pierwszą randkę. Dobra, Toko. A teraz przejdźmy do momentu, w którym się zjebało. Toko, pozwól się coś uświadomie. I chyba myślę, że nawet takie no-life'y jak my to wiemy. Kino nie jest dobrym materiałem na pierwszą randkę, ponieważ osoby nie mogą ze sobą rozmawiać, a to jest kurwa ważne na pierwszej randce. Proste. Mogę wejść po kino. Spędziłaś gadałaś przez trzy dni, się za tym zastanawiałaś i wpadłaś na to. Następnie zdecydowałaś, co chcemy zobaczyć. Jako, że to było juniorskie liceum, nie mogliśmy iść na jakieś filmy dla dzieci, dla family friendly, prawda? Chciałam pójść na jakiś film akcji. I idziemy na psy. No dobra, no. Jezus, synu. No dobra. No dobra, gość pewnie lubi takie rzeczy i... pewnie oboje byście nawet byście byliście tym podjarani. Więc zdecydowaliśmy się obczaić Suzuki Seijin Triple Feature. W sensie chyba jakiś, nie wiem, maraton czy coś, jakaś seria czy coś. Tokyo Drift, Fighting Age... On takie filmy w ogóle? Brandon... Myślę, że chyba... Wiem, że był Fast and Furious Tokyo Drift, ale nie wiem, czy Tokyo Drift... jest taki film, faktycznie. To sprawdźcie sobie... Suzuki, faktycznie japoński film Seijuna Suzuki. To musi być interesujące dla faceta, prawda? A faktycznie, miał z tego jakąś... To jest chyba jakiś po prostu zbiór filmów. Stare w sumie. Czekaj, jakie to było to dalej? I co? Dobra, już... Czekaj, i te wszystkie... A dobra, bo on się pyta dalej. On się pyta z kontynuacją. I te wszystkie filmy to... Nie wiesz, kim był Suzuki Seijin? Światowy... Co? Dobra. Za dużo trudnych słów. Cześć. Może świat... Żeby był znany na całym świecie za jego... Nie wiem, chyba chodzi o jego styl po prostu mieszania kolorów i tak, coś takiego. A że był reżyserem, to nie wiem, o co chodzi. Sorry. Bo ja jestem reżyserem kina akcji. A, to się dobrze składa, bo zaraz zobaczy pan niezłą akcję.
Głównym bohaterem jest morderca. Błaga mnie w kichnie teraz. I wyzwalał, i chyba wyzwalał, i chyba wpadał w szał, jak tylko poczuł smażony ryż. Gotujący się ryż. Mordercze mistrzostwa. Wiesz co, mam wrażenie, że jest zbyt wielu gości w moim wieku, które mają w ogóle pojęcie, kto to za jeden. Bo on robił te filmy w latach 60. zapewne dlatego. Kurwa, w tym... To były czasy, kiedy Fleetwood Mac grał jeszcze rocka, a nie jakieś takie, no... 60? Masz rację. Dowiedziałem się... Ciężko było mi się dowiedzieć tego. Musiał nienawidzić tego, ponieważ zniknął zaraz w środku pierwszego filmu. Co? Wziął i wyszedł? Potem jak tak mocno rozplanowałeś to wszystko, żeby to w ogóle ruszyło. Nie no, to jest... A sorry, niechcący. Cóż, i tak to było. Poza tym dowiedziałem się, że... Co? Że to był i tak tylko śmieć jakiś. On był dupkiem. To był dupek. Dupek? Przegrał zakład ze swoimi przyjaciółmi, więc musiał się ze mną umówić. I teraz... Drakonie, moim zdaniem takie akcje są iście ku tasie, ponieważ... nie wiem, znaczy był chyba w filmach bardzo często powielany ten motyw, że albo jak się przegrało zakład, to trzeba było iść na randkę z jakąś tam laską, która wydawała się pasetem w klasie, no wiadomo. Albo odwrotnie, że ten kto wygra zakład, umawia się z jakąś tam duperą i w tym momencie mam wrażenie, że chyba zapominają o tym, że to są żywe osoby, które po pierwsze mogą zostać zranione, a po drugie... No, te osoby też mają pewną moc decyzyjną. A co jeżeli ta kobieta w całym świecie nie będzie chciała się z tą umówić mimo zwycięstwa w zakładzie? A czy to jest często też taki motyw, że to jest po prostu taki, kurwa, wiadomo, taki spoko, najlepszy gość na dzielnik, po prostu wszystkie laski jego i tak dalej, czy coś, albo generalnie po prostu jakiś najbardziej lubiany chłopak w szkole? Powiem ci, że w tym momencie mi trochę jej żal, bo to było bardzo niefajne. Nie no, żartuję, mam to w dupie. Tak więc spędziłam 3 dni przyszykując się na niego i robiąc na bóstwo. Ja chciał wyrwać, a nie ty przypadkiem? To już zmieniłeś zdanie. To wszystko jego wina. Musiał. Poka. To wszystko twoja wina, musiałeś przypomnieć. Właściwie musiałem sobie to wszystko przypomnieć. Moja wina? Lubisz poniżać ludzi w taki sposób? To jest twój sposób, żeby się wyżyć czy coś? W końcu dostrzegłam twoją prawdziwą naturę. Nie no, co ja... What the heck? Nie mogę się otaczać takimi zboczonymi fetyszystami więcej. Wychodzę! Nie no. Znaczy się, powiem ci, że te no. Warto... Toka wzięła, poszła, wkurwiła się na mnie z byle powodu i wyszła. Wiesz co, myślę, że to chyba wyjaśnia, dlaczego Toko ma takiego pierdolca. Kobieto! Dobra, teraz chyba na pewno mnie nienawidzi. Kobieto, Xanax! Ale skill pointy dostaliśmy. I osiągnięcie nawet. Czekaj, sprawdzę, czy mamy już jakieś gwiazdki może. Czekaj, Toko. Nie, jeszcze nie mamy. Bo gdybyśmy... to byśmy mieli taką... W prawym dolnym rogu mielibyśmy gwiazdkę, gdybyśmy wybondowali którąś postać na maksa. Ale dużo mamy strasznie już informacji na jej temat. To może spróbujemy jeszcze inny potem. Może się jedno wymaksować. Ale to już był najprawdopodobniej ostatni fry time. No jak byłby jeszcze jeden, to już spróbujemy Chiny. Mamy jeszcze ten kostium zielony, nie? Mamy? Czekaj, zobaczę, czy mamy. Mamy jeszcze, był jeszcze zielony. W sumie nie wiem, czy ona będzie chciała. A myślisz, o jest zielony. No actually możemy spróbować, czekaj, co to tam jest. A, wyglądasz wtedy jak dinozaur, no to nie wiem, ale dobra, możemy... Nie no, myślę, że Chyna jara się takimi głupotkami. Zaczyna coraz gorzej ze mną, czuję się zmieszany.
Słabo. Dobra, nie pomaga, dobra, bo muszę iść spać. Dobra. Właśnie zaczynał, miał się zaczynać night time. Jeszcze nie ma co prawda noci się nocnej, ale kuźwa, chcę już spać, moje ciało zaczyna. Dobra, jebłem się na wyro i czułem się jakbym spadał w jakieś dno, jakąś bezdenną dziurę. Byłem nieprzytomny, zanim moja poduszka zetknęła się, zanim moja głowa zetknęła się z poduszką. No cóż, nie zupełnie prawda, po prostu, no, padłem. To było coś jak... Troszeczkę moja przytomność została chyba taka troszeczkę ograniczona. Czyli on... Czyli gdzieś między... taki stan pomiędzy snem a faktycznym... Dobra, drakonie, jest źle. Mamy przypadek COVID-19. Czyli mówiąc w skrócie... No, gra się skończy szybciej niż Monokuma plamował, trudno. Czyli ktoś... Ty, faktycznie coś złapał. Znaczy, pamiętasz, że wyszło, że Makoto jest jednym z tych typem osób, które dosyć łatwo chorują. Aha. Gdzie Hina... Gdzie Hina nie dość, że nie ma problemu, żeby zimą biegać w samych shortach, to jeszcze pociera się nago ręcznikiem. Albo łazisz nago na albo siedzisz nago na balkonie i napierdalasz się ręcznikiem. Dobra, byłem pozbawiony sił. Dobra, i w tym... I w pewnym momencie... Wydawało mi się, że doświadczyłem dziwnego snu. Nie musi kiopa nagło. I podczas tego snu głosy po prostu przechodziły przez ściany mego umysłu. Rozumiem ten głos. Jest znajomy. Czy to jest... Rozumiem. To twój głos. To ja... Powinienem zrozumieć wszystko. Moim celem nie jest wyjście stąd. To pozostanie tu. Co ja próbuję sobie powiedzieć? Nadzieja. To jest nasza nadzieja. I właśnie dlatego muszę tu zostać. Muszę tu zostać. Stay alive! Stay alive! Stay alive! Dobra, już powietrza im zaczęło. Nie, na falsetem nie dam rady, co ty? Nie, chodzi o to, że powietrza im zaczęło brakować. Mój sen teraz, co dziwne, Ko idzie? Przegraliśmy, sorry, drakonie. Jeb. No? Kyoko? Nadaje morsem do nas. Co ty powiedziałaś? Ty morsem do nas, da kurwia. Pip, 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 pip. Daczek w takiej chwili, no wiecie co? Każdy dzień jest pełen taki spokojny. Zwłaszcza taki... dzisiejszy. No właśnie. Szczęśliwe dni w momencie... takie szczęśliwe dni od momentu, kiedy się budzicie, do momentu, kiedy idziecie spać. Marząc ty... Żeby rzeczy pozostały bez zmian. Marzymy, żeby to wszystko bez zmian, takie niekończące się szczęśliwe dni. Dni pełne szczęśliwego, powtarzającego się cały czas tego szczęśliwego, powtarzającego się pierdolca. A tu nagle... Tak, trochę Truman Show. A tu nagle... A tu nagle Kyoko mi wpada na klatkę. A tu nagle jakby znikąd okręty wyleciały z... Wyłoniły się za mgły z francuskimi banderami i ostrzelały brytyjską koronę Oxbay. To jeszcze pamiętam. Żadnych nienormalności tak długo, tak jak tylko sięgam wzrokiem. Życie bez najmniejszego sposobu. Jakby świat taki był, to bym powiedział, że to jest dopiero kuźwa nienormalne. Taradadadam, dadaradadam. Co, przeżyliśmy? Chyba, że nam się to śniło.
Dzień dobry! Siódma rano! Wtedy cieszę, na sensie, właśnie skończyła pobudka. Drakonie, to niemożliwe, żeby się Makoto to śniło. Bo Makoto w tej postaci zamaskowanej wcześniej nie widział. Pamiętasz, on, ta postać go od tyłu go pieprznęła. To też fakt, no dobra, okej. Dobra, życzymy Państwu miłego dnia. Miłego dnia. O, wstał chyba jakoś. Zajęło mi to dłużej niż zwykle, żeby otworzyć oczy. Otwórz oczy! Jak to dalej było? Za siebie spójrz, coś pięknego wokół stwórz. Dobra, wziąłem głęboki wdech i postarałem pozbierać się do kupy. Dobra, luz, tam spokojnie. Wszystko zniknęło. Już mu przeszło. Poczuł się lepiej. Tylko, że byłem cały zapocony. No kurwa, jak on śpi w ubraniach, to co się dziwi? Ale to nie było z powodu jakiegoś baga, który mi się... Bag wchodzi. Jakiegoś bała. Baga to było przez... Sen, który miałem. Co do kurwy. To na pewno był sen? Byłem zdesperowany, żeby sobie przypomnieć. Próbowałem pozbierać sobie fragmenty tego snu i zaglądałem do najgłębszych zakamarków mojej pamięci RAM. Racja, już pamiętam ostatniej nocy. Złapałeś COVID-a? Położyła mnie gorączka i nie mogłem zasnąć. I słyszałem głos, którego nie rozumiałem. I wtedy... Tak nagle, kiedy się obudziłem, jakaś nieznana osoba stała obok mojego łóżka, która nosiła maskę i nosiła też nóż. Chciałem powiedzieć, że zmyśliłem to sobie, ale w zasadzie nie pamiętam. Czuję się, jakby mój umysł został odłączony od mojego ciała i płonął przez gorączkę. Byłem gdzieś daleko stąd, patrząc, jak moje ciało się porusza i po prostu i wtedy... Nie pamiętam, co się naprawdę stało, ale wciąż czuję, że... Jakim sposobem się... Nie, w jakim sposobem się opierał? No i potem rzeczy były... I potem urwał mi się film. Następna rzecz, jaką pamiętam... Kyoko tam była. Ale co ona niby robiła w moim pokoju? No jak to co robiła? Patrzyła jak śpisz, bo nie zamykasz drzwi. Co za dziwny sen. Czy to był naprawdę sen? Jak mógłbym się dowiedzieć tego? Jaką mam możliwość, żeby się tego dowiedzieć? Dobra, idziemy opowiedzieć o tym wszystkim, because why the fuck not? A, muszę... Dobra, najpierw tu trzeba. Otworzyłem moją szafkę i... Może. Była pusta. Niczego nie było w środku. Zaraz, nic tu nie ma? To jest niebywałe. Ponieważ... Ponieważ... No to tutaj był chyba, nie? Jestem pewien, że położyłem tam nóż i który dostałem od Toko. Czekaj, to znaczy... Nóż, który miał służyć mi do utrzymania bezpieczeństwa. Wiedziałem, po prostu miałem przeczucie. To nie był sen, koniec końców. Ale jeżeli to była prawda, wszystko zaczyna mieć coraz mniej sensu. Dlaczego ktoś w ogóle mógłby mieć atak? Serio? Musiałeś zadać to pytanie? Kurwa, no. I kto chował się za tą maską? I dlaczego tu była Kyoko? Co do kurwy się tu odkurwia? Ty się odpierdala. No cóż... Myślę, że teraz nie wykminię tego na własną rękę. Powinienem udać się do stołówki. Muszę powiedzieć o tej reszcie. Dobra, opuszczamy ten pokój. Po Kyoko nie ma śladu. Hej Makoto! Makoto, tak, na pewno jesteś Makoto.
Hina? Cześć, Hina. Dobra, zagodę do niej. Centralnie. Strasznie mnie martwiłeś, wiesz, co się stało... Co się stało w zeszłej nocy? Martwiłaś się? Znaczy, zaraz po ciszy nocnej wszyscy do ciebie poszliśmy. Waliliśmy w twoje drzwi, ale nie odpowiadałeś.